Podobno najpierw miał miejsce wybuch, od którego wszystko się zaczęło. Wszechświaty, gwiazdy na niebie, woda w oceanach. Są też tacy, którzy wierzą, że świat został stworzony w 7 dni, a ten, który go stworzył, widział, że to, co uczynił, było dobre. I są też tacy, którzy zaglądają do talerza pełnego makaronu z klopsami i tam odnajdują swojego Boga. Witam na moim kanale i zapraszam Was do obejrzenia mojej opinii na temat komiksu Judasz od wydawnictwa Kultura Gniewu. Tak jak na wiele sposobów można interpretować różnego rodzaju dzieła, tak autor komiksu Judasz postanowił przedstawić swoją własną interpretację tego, jak Bóg zaplanował odkupienie grzechów ludzkości. I oto mamy historię widzianą oczami zdrajcy, Judasza, tego, który za 30 srebrników sprzedał Jezusa, swego nauczyciela, a który później został ukrzyżowany na Golgocie. Czy jest to komiks tylko dla ateistów, ludzi nieszanujących Boga, tych, którzy cieszyliby się z tego, że Bóg umarł? A może po prostu każdy, nawet gorliwie wierzący chrześcijanin, powinien mieć prawo do tego, aby dzieło kultury, sztuki interpretować według własnego rozumu? Zdecydowanie opowiadam się za tym drugim. Zatem historia Judasza ukazana przez Jeffa Lownessa, a ilustrowana przez Jakuba Rebelkę, nie wstrząsnęła mną, nie zszokowała. Po prostu zachwyciły mnie rysunki pana Jakuba, a dopełnieniem całości tego komiksu jest swego rodzaju historia, interpretacja tego, jak szeroko zakrojony jest boski plan wobec ludzi. To opowieść przedstawiona z perspektywy Judasza, który stracił swoją kochaną. Jednocześnie prezentacja szatana jako przyjaciela, dobrego Samarytanina. Nieznajomego, który chce podzielić się z Judaszem dobrą radą. Do pewnego momentu jesteśmy gotowi w to wierzyć. Judasz w to wierzy, a potem autor zrzuca aurę nieświadomości. Judasz doznaje olśnienia i widzi diabła w jego prawdziwej formie. Pokładał w Bogu nadzieję na zbawienie ludzi, ale się zawiódł. Nie tego oczekiwał, co otrzymał. Sposób, w jaki Jakub Rebelka ukazuje emocje bohatera tylko poprzez rysunek jego twarzy, oczu, coś niesamowitego. Rysunki są jakby geometryczne, a relatywnie mała ilość tekstu pozwala się nimi delektować. Kreska jest mocna, wyrazista, świetnie skomponowana z kolorami. Linie są elastyczne, dzięki czemu kadry przychodzą jakby wypełnione mgłą osnutą w mroku, która płynie ze strony na stronę. Autor chce nam powiedzieć, że los Judasza został z góry ukartowany, ale nie tylko jego. Tak naprawdę Lownes stawia tezę, że każdy człowiek ma z góry określone miejsce, charakter i rolę do odegrania, bo Bóg tak chciał. Pewnego rodzaju patetyczności nadają temu komiksowi użyte cytaty z Biblii Tysiąclecia. Znajdziemy tutaj również trochę dodatków w postaci grafik. To tyle ode mnie. Serdecznie polecam Wam ten komiks. Pozdrawiam.